Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witam was w kolejnym materiale, oczywiście z gry Pokémon Adventures Red Chapter. I od razu powiem, że wielu z was pisało mi pod ostatnimi materiałami, bo jak wiecie, jestem czasem zmuszony nagrywać na zapas. No zdarza się, że pominąłem bardzo ważną kwestię, a chodzi tutaj o prochy. Ale nie tak jak myślicie. Chodzi oczywiście o prochy zmarłego Pikachu. Było, Pikachu zginął, Pikachu nie żyje, straszne rzeczy się dzieją, a ja, głupi, zapomniałem złożyć jego prochów. No nie zawsze wszystko się uda. No zapomniało się. Przysięgałem tam oddać je, a zapomniałem, więc zaraz naprawiamy ten błąd, dokładnie. Chodźmy do Lavender Town i zaraz to ogarniemy. A wy na dobry start zostawcie łapę w górę, jako że dla prochów Pikachu, żebyśmy nie zapominali. Tak więc jesteśmy w tym strasznym mieście, gdzie ta muzyka oczywiście dalej doprowadza do ataków i tym podobnych. Ja w ogóle myślałem, że to może być na najwyższym piętrze, wiecie, ja byłem trochę taki, no nie wiem, mówiłem, może to chyba na najwyższym piętrze, ale jakoś tam kiedyś sprawdzałem i nie było nic. A to chodzi o to, że to nie wcale na najwyższym piętrze powinniśmy te prochy złożyć Pikachu, tylko tam, gdzie spotkaliśmy naszego rywala Cwela, tak, tam powinniśmy iść. O nie, to są dalej niezidentyfikowane duchy latające, nie chcę was, chcę... Tu, widzicie? Tu były zamknięte drzwi, a ja w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. No i teraz... Podejdźmy... Jest Pikachu, dziękuję! Za tym nagrobkiem jest pokój. Czuję to. A ja teraz mówię... No nie mogę tam przejść. A Pikachu na to, nie martw się, zaraz zrobię przejście. Wow! Ten Pikachu wychodzi z tych prochów, masakra, ludzie, no... Trochę poryniony pomysł, ale okej. O, znowu Pikachu, dziękuję ci. A więc co stało się twojemu trenerowi? No właśnie. Co się stało? Nie wiem. Ale w tym pokoju jest jakaś moc. Ale jaka? Aha, że im dalej będę zagłębiał się w ten pokój, to więcej i więcej poznam jego historii, tak? No dobra, no to zagłębimy się w historię dalszą. Mysterious Voice, jakiś tutaj kurde głos do nas przemawia. W trakcie trwania Pokemonowej wojny. Pokemonowa wojna, czyli to, co było nawet napomknięte w anime, ale widać w mandze chyba było znacznie ważniejszym wydarzeniem. A teraz mówię, to twój głos. A Pikachu. Aha, dobra, Pikachu sam mówi tym głosem. Okej. Super, próbuje nas nastraszyć. Trener. Nie, wojownik. Znalazł zranionego Pokemona. Wow! Jego. Nie wierzę! Czyli to o to chodzi! Czyli jego trenerem był LT Search! O, masakra! Zabrał on Pokemona. No i uzdrowił go, no wow! Czyli to wszystko teraz nabiera sensu, to co właśnie w anime było, w grach, że LT Search mówił, że była wojna Pokemonowa. Czyli to jest jego Pikachu. No nie, naprawdę teraz dziki duch w sumie mnie atakuje. O cholera. Jak to został zabity? Jak to? Czekaj, zostałeś zamordowany? A Pikachu nam nic nie mówi? Przecież to Giovanni! Ej, masakra, co tu się dzieje? Chcę poznać więcej tej historii. Co się dzieje? Tak, tutaj możemy położyć w końcu jego prochy. Dziękuję ci, Judy. Tu jest oto twoje ostateczne miejsce spoczynku. Czy jesteś gotowy? Pikachu chyba jest. Wydaje mi się, że tak. Przybyliśmy długą drogę, czyż nie? No, dość sporą. Znaczy sporą, zapomniałem trochę, ale jednak. Zrobiliśmy to, hehehe. Dawaj. Wiesz już, co musisz, a Pikachu tak, wiem. Co jest nie tak? No właśnie. Jest coś, co ci muszę wcześniej powiedzieć. Co takiego? No. Aha, że większość tych mężczyzn zginęła w trakcie Pokemonowej wojny. Nie zauważyłem tego wcześniej. Znam tylko dwie osoby, które przetrwały wojnę. Jednym z nich jest mój trener, a drugim jest ten inny koleś, który mnie zabił.
ten koleś, który zabił mnie, pokazał, wiecie, tak terror w trakcie wojny, no to wiadomo, że musiał być niezłym zabijaką. Aha, że to go zmieniło. Zamierza przejąć cały świat za pomocą Pokemona. Chciał, żeby mój trener dołączył do niego. Dlatego go zabił. Czyli Pikachu został zabity. Ja wiem, kim jest ten trener. Tym trenerem był Giovanni, który zabił Pikachu. Zabił go dlatego, że LT Search nie chciał się do niego przyłączyć, ponieważ chciał się troszczyć o Pikachu. Dlatego Giovanni go zabił. O, masakra. Ten to miał być chyba Dead Bastard, ale nie dokończyliśmy. Jest jeszcze jedna ważna sprawa. Ten koleś jest... Oczywiście, jest głową zespołu R, można tak właśnie powiedzieć. Ma na imię Giovanni. Widać, że jest już czas, żeby odejść. Dziękuję ci za wszystko, Judy. Tak, spoczywaj w pokoju. O, masakra. Buddy. Co dostajemy? Rare Candy dostajemy. A oprócz Rare Candy, Pipi Up. Złożyliśmy w końcu prochy Pikachu. W końcu zrobiłem to. Wiem, że trochę to zajęło, że powinienem tutaj znacznie wcześniej uszanować wolę tego Pokemona i zrobić to. Wiem, że się jakoś specjalnie nie spieszyłem, ale ostatecznie udało się to zrobić. Prochy złożone, ale Giovanni, widzicie? Co za skurczybyk. Specjalnie zabił Pikachu, żeby tylko LT Search przyłączył się do niego, żeby już nie miał nikogo, na kim może, wiecie, o kogo może się troszczyć. Czyli LT Search, który, no tak, byłem bardzo negatywnie do niego nastawiony, może wcale nie jest aż tak zły. Ale Giovanni go zmienił. Giovanni go zdecydowanie zmienił. Dodatkowo słuchajcie, bo wiele osób pisze, że jak chciałbym sobie łapać na przykład shiny Pokemony, to że tutaj jest gdzieś shiny Ghastly. Ale ja sobie specjalnie raz przeszedłem w nocy sprawdzić, czy on tu rzeczywiście będzie. I w nocy też nie widziałem żadnego shiny'ego Ghastly'ego. On by się tutaj pokazywał jako Pokémon duch. Więc nie wiem do końca, co zrobić, żeby Ghastly shiny pojawił się na tym cmentarzysku. Jeżeli ktoś z was się lepiej orientuje, to możecie dać mi w komentarzu. Jak mówię, nagrywam czasem materiały do zapas, więc mogę od razu nie zareagować, ale wtedy nie zrażajcie się jakoś bardzo, wiecie, o co chodzi. No dobra. Słuchajcie, ja to bym sobie dał Saurona na pierwsze miejsce, bo on wkrótce ewoluuje. Tutaj jest zmieniony ten jego poziom ewolucyjny i mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mieć w końcu Ivysaura, ponieważ sam Bulbasaur, no nie oszukujmy się, za dużo tutaj nie pomoże. W ogóle to ja dalej sobie trenuję Eggiego. On ma już tak wysoki poziom, to może mu na razie zabierzemy tego X-Pressera. I tutaj był Porygon. Tu znaleźliśmy przecież Porygona. I no to Cwel oczywiście, to ty! Ten Porygon jest twój. Złapałeś Porygona, który jest tak niesamowicie rzadki. A, i on teraz mówi, że on go dostał ze Slot Machine w Celadon City. Rocket Game Corner, on się tak serio nazywa. Oni aż tak bardzo wzięli, wiecie, nazwali, że aż nazwali to Rocket Game Corner. O Boże. Aha, czy on go kupił, czyli nie mogę go złapać. Tak, byłoby ciężki do kontroli. A to jest śmieszne. Dlaczego właśnie, nie wrócisz go do Pokebola? Myślisz, że nie próbowałem tego? Aha, czyli próbował i nie wyszło. Aha. Czyli, że kiedy zostawił wszystkie swoje Pokemony w centrum, to nawet nie może go osłabić. Aha, ja się tym zajmę. Spoko, czyli musimy pokonać Porygona tak, żeby Cwel mógł sobie cofnąć go do Pokebola. Tak, dziki Porygon wysyła Porygona. Cudownie. Sauron, mam nadzieję, że jesteś dość silny. Zacznijmy od Licz... Sida. Jak to nie trafiłeś z Licz Sida? O nie, Signal Beam. Auć! Ej, no jaja sobie robicie. Naprawdę nie potrafię go trafić? No dobra, w takim razie dajemy Ropucha. Ropuch, wchodzisz do walki. On nie dostanie za dużo od Signal Beama. Natomiast ja to bym chciał spróbować mojego oczywiście potężnego Brick Breaka. No zaraz zobaczymy, jak sobie Porygon... Co on sobie wycwani się, co on zrobi? No, jak widać, Porygon może nie jest słabym Pokemonem, ale no niestety z Ropuchem to on się tutaj mierzyć nie może. W żadnym razie, dawaj, jeszcze raz Brick Break. Porygon będzie osłabiony, a więc Cwel może go sobie teraz wrócić do Pokebola. Widzicie, ja to jednak jestem dobry koleś. Jakby nie patrzeć, pomagam tutaj nawet takiemu gościowi jak on. Dobra. No wiecie, to jest jednak morderca Arboka. Jakby nie patrzeć. Dzięki, ale czemu jesteś zły? Aha, jest zły mimo wszystko.
o co chodzi. Ej, czekaj. Tak, chciałbym coś dowiedzieć się coś więcej o Porygonie. Aha, ale on ma teraz rzeczy do zrobienia i nie ma czasu. Ach, wredny typ. Dobra, kilka godzin później. Co się stało? Co to było? Ej, słyszałem jakiś dźwięk. Tu coś musi się dziać. No nie, jak to będą tego typu Pokemony, to ja sobie nie wytrenuję mojego. Poczekajcie, w ogóle mamy ten Miracle Seed. Zaraz. Sauron, czemu ty nie masz Miracle Seed? Takie pytanie dnia. Tak samo jak Light Ball. No to... Aha, bo ja tutaj dawałem, zapomniałem tego. Wiem, jaki przedmiot już dawałem. Rare Candy. W ogóle to sobie może użyję potem Rare Candy, żeby mieć szybciej wszystko. Poczekajcie. Chciałem sprawdzić, czy mam jakiś przedmiot leczący, ale chyba nie. Okej, okay, jak nie, to nie. Jest tu jakiś starszy koleś, Shin. Moja żona odeszła 30 lat temu. Aha, wyśnie tak? Czy... Aha, nie, dobra. jeżeli jest dość silna, że dalej się spotkają... Aha, że się kiedyś spotkają. Czyli czeka od tego czasu. Aha, kochał ją. No dobra. Piękna sprawa. Czekasz, ale 30 lat to wcześniej umarła. Luna, yeah. Co je? O, Brox do tych zas... Are so hot. No nie, no wszyscy się podniecają Brokiem tutaj w tym regionie. No przestańcie już. Przestańcie, po prostu przestańcie. Tak, nie mówcie tego. Boże, co tu się dzieje? W sali są słodkie dziewczynki, powiedział typ. Ja nie wiem, pewnie patrzył się przez okno do sali. Kto tam jest? Wow, jaki wielki Firoł. Firoł. Masakra, jaki wielki. Naprawdę, tutaj Firoła to zrobili ogromnym. Tak, chcę latać. No żartujesz? Dałaś Cvelowi? No nie, no dała flya Cvelowi. I co ja teraz? Nie mogę sobie polatać na Pokemonie. No cudownie, widzicie? I po co tutaj tyle drogi przeszedłem? Dała, kurde, Cvelowi flya i ja teraz nie mam tego. Nie, no, no super. Bardzo przyjemnie. No najlepiej po prostu. Dawaj z Razor Leafa. Holer. Aha. Sucker Punch. No po prostu cudownie bym tak powiedział. Sparky. Quick Attack. Quick Attack po prostu. Ja dzisiaj... O! O! Co to za Ninetales? Ej, Cvel, co ty tutaj robisz? To ty znowu? Co ty tutaj robisz? No co ja tutaj... Co jest? Atakujemy Ninetalesa. Czy to jest dziki Ninetales? Czy walczymy w tym momencie? Tak. Ninetales jest, z którym walczy Cvel, ale... Ale co? W sumie, ale co można powiedzieć? Dobra, dawaj go Thunderbolta. Dałem Sparkiem Lightbola, a więc ten Thunderbolt powinien być naprawdę mocny. No, połowa życia zabrana Ninetalesowi to nie jest źle. Dawaj go, bijemy go. Dajemy, bijemy Ninetalesa. No, i leży, cudownie. Najlepiej. No, exp, gdyby tyle Sauron dostał expa, to byłoby fajnie, powiem wam. To byłoby naprawdę fajnie, no ale no nie dostał tyle on. Dobra. Go Pokeball. Czyli to jest kolejny jego Pokémon, który mu uciekł. Tak, masakra. Co ty robisz? Ja go osłabiłem. A nie! Aha. No żartujecie, ja go osłabiłem? To nie był jego Ninetales, sam sobie go złapał. No co za Cvel? To imię to jednak jest najbardziej trafione, jak mogłem po prostu trafić. Sorry. No co sorry? Widzę, że się spóźniłeś, Judy. No ludzie... To było chamskie. To było chamskie, jakby nie patrzeć. Mówcie, co chcecie. To było chamskie. Ech, co za typ. A już, olejmy. Olejmy typa. I tak nie chciałem Ninetalesa. Chociaż w sumie ognisty Pokémon to by się tak trochę przydał. Ale już olejmy typa. Ej, czekajcie, czy ja mogę już w końcu wejść do sali? Aha. Jeszcze nie mogę wejść do sali. Nie no, to fajnie. W ogóle zastanawiam się, czy jednak nie zrobić trochę zmiany itemów. Oddaj ty mi tutaj Lucky Egga. I damy tobie go. Lucky Egg. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. A my idziemy tutaj. Tu chyba gdzieś Cvel poszedł prawdopodobnie. Mamy jakieś schodki do góry. Warto zawsze sprawdzać. Może coś ciekawego akurat dostajemy. Simon. Możesz to dostać. Nie chcę tego. Bierz to! Sharpbeak. A po co mi to? Ale okej, okay, w ogóle jaki typ nachalny. Bierz to, wiecie, nie ma. Możesz sobie wziąć coś tam, tylko bierz to. No, tak nieładnie trochę. No i znowu on. No po prostu już mam cię dość, typie.
Muszę podtrenować mojego Porygona, a więc się przygotuj, co? Pomogłem mu z Porygonem, pomogłem mu z Ninetalesem. Typ dalej chce ze mną walczyć, jego 5 Pokemonów Goldak. O, akurat pierwszy Pokemon to może być, ale w ogóle też masz Goldaka. Tak się bawisz ze mną, Water Pulse. No niezbyt efektywne, ale wiecie, mój Sauron to jednak jest wciąż tylko mały Bulbasaur. No nie, no to jest po prostu no fart Sfela. Od razu atakuje i od razu sprawia, że mój Pokemon jest zamroczony. Ja go nie dotrenuję dzisiaj do tego kolejnego... Aha, no to pięknie, to było fajnie. Proszę cię, Sauron, nie uderz się. To dostaniesz też trochę ekspa, jak cię wycofam. Proszę. Proszę. Cudownie. Dobra, ten jego Goldak nie taki słaby. W ogóle szybki skubaniec. Naprawdę szybki Goldak. Ale ja myślę, że Thunderbolt zrobi swoje. Na dwa hity pewnie padnie. No na jednego to chyba bym aż za dużo chciał. A nie, a proszę. Już myślałem, że zostanie mu końcówka życia i walnę z Quick Attacku. A tu proszę. Ale mówię, czemu tego expa ktoś inny nie może dostać? Machok. Shiny, ty masz tutaj coś fajnego. Ale on ładnie wygląda. Naprawdę, mój Goldak lepszy od Goldaka Cfela. Dobra, jest Machok. Ja bym poprosił tak Zen Headbacika. Dawaj go tam z całych sił. W ogóle ciekawie wygląda animacja tego ataku. Kurczę, musiało zostać troszeczkę, musiało. Ale jak daje rozpoznanie, fajnie. Jak widać, rozpoznał, że jestem Shiny. Shiny Goldak teraz. Dawaj go z Zen Headbata. Nie ma takiej zabawy ze mną. Pięknie, Machok pokonany. Ale to jeszcze trzy Pokemony przed nami. Porygon. No to na spokojnie. Dawajmy, a może dajmy sobie KO. Znaczy no KO, mam Ropucha też, ale KO też jest dobry. Też jest porządnym Pokemonem z ogromnie dużym też atakiem, więc może walnąć ze swojego. W sumie to nie mam takiego, dobra, to może jakoś tak dobrze tego nie przemyślałem, ale dawaj Mega Puncha chociaż. Trzeba było dać jednak jego, bo zapomniałem, że tutaj Focus Punch, pamiętajcie, że potrzebuje Focusa, czyli skupienia. Jak dostaniemy z takiego Signal Beama, to Focus się niszczy i nie zaatakujemy. Ale KO i tak sobie poradzi. Tylko mówię, trzeba było nie wystawiać Bulbasaura i dać mu po prostu Ace Pressera. To byłoby lepszy pomysł. Scyther w tym momencie. Scyther. A to może na Scythera dajmy Sparkiego. Thunderbolt, tylko że będzie szybszy, wiadoma sprawa. Auć, bolało. Dobra, oby to było mocne, będzie super efektywne, ale levele Cfela, tutaj Pokemonów, są niezłe, ale pięknie. No Sparki to jednak jest siła, widzicie? Wszyscy mówili, że ten Sparki się do niczego nie nada, że jest za słaby i w ogóle. I teraz wszystkim pokazuje, że to nieprawda. Dobra, Shiny, wchodzisz. Shiny versus Charmeleon, a ja go potraktuję pięknym Water Pulse'em. Jeszcze nie ma Charizarda, ale już naprawdę niewiele brakuje. Ja wciąż nie mam ewolucji mojego Saurona, więc muszę to dzisiaj zmienić. Muszę to dzisiaj zmienić. Aha, czyli wciąż nie może kontrolować tego Porygona. No straszne, kupiłeś go i jeszcze się dziwisz. Tak, wygrałem. O, teraz gratulacje. Tak, właśnie, gdzie jest Nightmare, z którego złapałeś? To jest dobre pytanie. Dokładnie tutaj. Dlaczego go nie użyłeś? Miałem swoje powody. Dobra, bierz to. Potrzebujesz tego. Machobrace. Wow. Machobrace zwiększa ilość punktów EV, które dostajemy. Nie no, niby wszystko fajnie, niby wszystko nice. Problem w tym, że wciąż nie ewoluowałem mojego Pokemona. Ludzie, tak nie może być. Tak nie może być. Trzeba trenować. Będzie hard training now. Poczekajcie, sobie zaraz tam pójdę. Ja naprawdę, ja muszę trenować Pokemony, bo... Jeżeli Cfel staje się z każdą chwilą coraz potężniejszy, a mój Bulbasaur wciąż nie stał się Ivysaurem, no wiecie, ma ten level, ale wiadomo, że powinien ewoluować. Aha, no to jak takie Pokemony mi się będą trafiać, to gratulacje, na pewno szybko to nastąpi. Ile tutaj dostajemy? 265, dobra, to poczekajcie, mam pomysł na taki... Ile będzie z Ray? Aha, dobra, to jest w ogóle niezbyt, więc... A chyba, że będę bił z Solar Beama, bo to jest cios jednak specjalny. Widzicie, nie takie złe. Aha, tylko że on zwiększył unikliwość. Dobra, jeszcze jeden Pokémon i... O! I takie Pokémony mogą być! Takie Pokémony to mi się podobają. Dawaj, Onix. 27 level. Double Edge'a się uczymy. No to może zamiast Takedowna. Double Edge jest silny, ale zabiera też Recoila. Ale czemu nie? Takedown też zabiera Recoila. A już ewoluuje, myślałem, że na 28.
Ej, byłem święcie przekonany, że 28 level i użyję swojego Rare Candy. A tu proszę, taka fajna niespodzianka. Sauron ewoluował. A może to nie jest od levela wcale zależne? Ewolucja Bulbazaura, tylko bardziej zależne jest od momentu fabularnego, że jak na przykład dojdziemy do danego miasta, to on ewoluuje. Nie wiem, możecie mnie poinformować, jeżeli ktoś się lepiej orientuje, ale w końcu mamy Ivysaura. Masakra, ile ja na ciebie czekałem, Ivysaur. Piękny, piękny Pokémon. W ogóle Eggie, ty to chyba nie jesteś szczęśliwy. W ogóle Eggie ma typ fery, jakby ktoś nie wiedział. Dokładnie, jest tutaj piękny typ fery. Ja to ci dam tego Expressera. Czemu nie? Trzymaj, musi trzymać, niech ma. A my sobie podleczymy troszeczkę Pokémony. Tak więc słuchajcie, wydaje mi się, że w tym mieście już chyba prawie wszystko zrobiliśmy. No ten domek jest tam ten taki podejrzany, ale to na razie tam nic nie mogę zrobić, nic nie mogę przejść, więc chodźmy po prostu przed siebie w kierunku prawdopodobnie już teraz Fuchsia City. Okej, mamy tutaj pewnie, tu będzie sporo walk, coś czuję. Tak, wiem, że w Hoenn są dwa rodzaje rowerków, spokojnie, głupi nie jestem. Tutaj niestety to nie będzie zbyt dobre, a nie, ja już myślałem, że to nie będzie zbyt dobre miejsce dla używania mojego Saurona, bo będą mieć pewnie Pokémony trujące, a tu proszę. Takie kurde kamienne, no to może być, kamienne mogą być. Tak, śmieszna walka. Myślisz, że będzie śmieszna walka? Nie wydaje mi się. Dobra, w sumie, a spróbujmy, o Jezu, Double Edge to nie jest najlepszy pomysł, Razor Leaf też nie będzie zbyt efektywny. A może zdążymy walnąć Solar Beama? Nie zdążymy. Dobra, mam Saurona, on już ewoluował, wiecie, może przestać trenować na razie. Najlepsza taktyka, już mam to co chciałem dzisiaj. No super, Poison Point. Uwielbiam takie zatrucia. Dawaj Zen Headbata na Nidorinę. Nidorina to nie problem, wiecie, pokonywać takich przeciwników. A i w ogóle to ja nie mam rowera, czy ja mogę po tej ścieżce chodzić bez rowerka, co nie? O, no i Pidgeotto na Sparkiego. Też dobry pomysł. Fake Outa się uczymy, ej. Nie, zamiast Quick Attacku to ja chyba wolę Fake Outa. Zaczynać walkę od Fake Outa to nie jest głupie wcale. A dokładnie. I Pikachu, Pikachu versus Pikachu. A to dajmy KO. On ma tutaj taki fajny atak jak oczywiście. Proszę, ten Pikachu też ma już, kurczę. Widzicie, na tym levelu wszystkie Pikachu uczą się tutaj Fake Outa. A normalnie przecież Pikachu to chyba nie wiem, czy się uczy Fake Outa. Może w tym haku tutaj to pozmieniali. Bardzo możliwe. Eggie, weź ty ewoluuj. O! No po prostu magia jakaś. Ja nie wiedziałem, ile on ma szczęścia. Mówię coś tak długi, dużo w level i mu wbijam, a on nie ewoluuje. A tutaj proszę, w końcu go mamy. Piękny dzień ewolucji. No bo nie tylko właśnie. Bulbazaur ewoluował, ale i Togepi. Jest pięknie. Mamy właśnie Togetika, a więc kolejny Pokémon, którego będzie trzeba zacząć zaraz testować. Dokładnie. Dobra, zabierzemy ci ten przedmiot. Tak samo jak Egiemu zabierzemy. Tylko Egi to nie ma chyba fajnych ataków. O, właśnie. To jego ataki to takie trochę bym powiedział mierne. Ale spokojnie, wszystko można naprawić. Co my tutaj na przykład mamy? Shadow Ball, właśnie. Dostałem info, że Shadow Ball może być przecież ciosem tutaj fizycznym, więc on może być przydatny dla KO. Dobra, poczekajcie, zastanawiam się, co jak coś usunąć. To jest 80, 35. Może zamiast double hita. Mi się wydaje, że to właśnie tutaj będzie dobre do tego. Natomiast poczekajcie, jeszcze chciałem zaraz. Brick Breaka mam jednego. Mamy Focus Punch, ale Focus Punch jest, wiecie, kiedy mamy substytuta, a ja substytuta nie mam, więc ja zamiast Focus Puncha to ja wolę tego Brick Breaka. Tak jest, taki mam zamysł, że to będzie ciekawsze. Ale tutaj widzę, że co? To są takie Ice Beam, tego może się na... Nie, tego się Egi nie uczy, okej. A Call Minda też się Egi nie uczy, Water Pulsa się Egi uczy, to może nauczymy, przynajmniej będzie jakiś wodny atak. Zamiast Metronoma, no sorry, nie będę liczyć na farta z Metronomem. No ale tak, to my już tutaj nic ciekawego nie nauczymy. No może mieć tego Shadow Balla. Na razie damy go, bo... To może przywróci życie, dobra, zamiast tego prezenta, mówię. W ogóle jak wyglądają statystyki, bo ja chyba jeszcze tego nie sprawdziłem u Egiego. No tutaj przede wszystkim specjalny atak, no to jeżeli Shadow Ball jest ciosem... A nie, to jest niby specjalny Shadow Ball. Kurde, jak jest specjalny, to się nie przyda. Wiecie, bo zastanawiam się, czy tutaj zostało to zmienione, skoro są właśnie niektóre ataki, niektórzy też widzowie tak pisali. Ale widzę, że Shadow Ball jest dalej specjalny, więc w sumie nauczenie KO, no dobra.
Ma zawsze może się przydać jakoś tam minimalnie. Ty ze mną nie walczysz. Inna sprawa też, że mój Pokemon jest chory. Sauron już w ogóle pokonany. Trzeba leczyć Poki. Ale wydaje mi się, że do kolejnego miasta na razie nie ma sensu iść. Ponieważ taką wycieczkę do tego miasta urządzimy sobie, ludzie, w kolejnym materiale. Dzisiaj fajnie, że udało się złożyć w końcu te prochy Pikachu tam, gdzie miały zostać złożone. Oprócz tego, przecież, no Cwel, dzisiaj to w ogóle Cwel był takim negatywnym bohaterem. No kurde, pomagałem mu z Porygonem, pomagałem mu z Ninetalesem, pokonałem go. A on dalej mnie obraża, no dał mi Macho Brace'a, no niby spoko, no ale... To wciąż chamskie z jego strony. Ale dobra, słuchajcie, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zalajkować, nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, a my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Tak więc to tyle na dziś, cześć i czołem i na razie, hej!